Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, to jest program Allegro Manon Troppo, czyli Godzina z Jackiem. Dzisiaj, proszę Państwa, są w naszym kraju różnego rodzaju zawirowania. Ostatnie zawirowanie dotyczyło koncesji dla TVN24 i o tej właśnie koncesji będziemy rozmawiali, ale nie tylko o niej, z byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, świetnym aktorem, niegdyś moim partnerem od ping-ponga w szkole teatralnej, byłym rzecznikiem rządu, premiera Jerzego Buzka, Krzysztofem Luftem. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry wszystkim. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas dla nas. I pierwsze pytanie, czy mamy dzisiaj krzyczeć hura, bo TVN24 dostało wreszcie koncesję od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zwyciężył rozsądek, zwyciężyło przekonanie, że wolność słowa jest wartością nadrzędną dla członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ich mocodawców? No. Więc tak, oczywiście jest powód, żeby się cieszyć, bo mogło się skończyć inaczej. Jest powód, żeby się cieszyć, a nawet gratulować, prawda, kolegom z TVN-u. Tym niemniej powiem szczerze, że ja się czuję taki lekko niekomfortowo, kiedy mam się cieszyć specjalnie i gratulować z tego powodu, z powodu sprawy, którą uważałbym za rzecz normalną i oczywistą. I taką, która to już półtora roku temu pewnie. No przynajmniej z rok, powiedzmy, bo to jest banalne postępowanie koncesyjne w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Taka koncesja satelitarna to nie jest przecież przedmiot konkursu. Ona nie była przyznana w wyniku konkursu, więc nie ma innych podmiotów, które by mogły tutaj w jakiś sposób konkurować. No i wyłącznie nie przeprowadza się całego postępowania, tak jak przy przyznawaniu koncesji, tylko wyłącznie sprawdza się, czy nie przechodzą przesłanki wymienione tam w artykule 35a. One nie przechodzą, nie zachodzą tutaj, w związku z czym to jest właściwie sprawa do załatwienia w ciągu miesiąca, no góra dwóch, jakby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, a to się działo 19 miesięcy. Więc o tyle tutaj nie ma powodu do radości, że no, cieszymy się z rzeczy, która powinna być przejść w ogóle niezauważona, prawda? No a w dodatku wiążą się z tym jakieś obawy, co będzie dalej. No właśnie, słuchaj, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyjęła uchwałę w sprawie, ja tutaj zacytuję, proszę Państwa, bo to jest język, który uwielbiam, podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czy możesz to kuriozum wytłumaczyć, przetłumaczyć na polski? Mogę. Diabeł, coś takiego? No wiesz co, no, to jest coś takiego, że ta uchwała, tak prawdę mówiąc, to ja uważam, że to jest taka, no taki listek figowy, który oni sobie przygotowali, no bo przez 19 miesięcy procedować, można było to samo zrobić rok temu, prawda? A więc to ma pokazywać, że niby są z tym związane jakieś straszne problemy w ogóle. Natomiast no, te dwie uchwały, które były podjęte tam przedwczoraj, to chyba było, czy no, przedwczoraj, tak? Pierwsza, ta, której fragment tutaj cytowałeś, a druga, przyznanie koncesji, są ze sobą całkowicie sprzeczne, bo ten fragment, który przeczytałeś, oznacza nie mniej, nie więcej, tylko tyle, że tego rodzaju podmiot jak TVN24 w Polsce nie ma prawa otrzymać koncesji. W związku z czym no, po takiej uchwale należałoby się spodziewać, że uchwały następnej, że się odmawia przedłużenia koncesji. To by było logiczne i konsekwentne. Więc te dwie decyzje są ze sobą w całkowitej sprzeczności. A jak to się ma do Lex TVN? To się ma tak. Pana Sasina. No to jest właściwie, znaczy ja przypuszczam tak, że po prostu członkowie KRIT-u oczekiwali na ten Lex TVN jak na zbawienie, że on przyjdzie i wtedy oni na mocy tego prawa będą mogli odmówić koncesji, czego przedtem nie robili, wiedząc, że nie mają podstawy prawnej, bo też mogli wydać koncesję odmowną. Jakby wydali odmowną, no to ja bym miał mniejszą pretensję niż przez 19 miesięcy nie robić nic, bo ten organ ma prawo do tego, żeby odmówić. Ja bym to uważał za błąd. Jakieś uzasadnienie. Tak, więc ja bym to uważał za błąd. No ale teoretycznie jest to w ich kompetencjach. Wówczas dalej jest kontrola sądowa, no bo to jest cały system, prawda, prawny przewidziany, żeby ewentualnie błędne decyzje mogły być skorygowane, czyli krótko mówiąc kontrola sądowa. No oni nie podejmowali żadnej decyzji. No i teraz co? I teraz już się zagubiłem w tym moim wywodzie. No dobrze, ale czy masz jakąś, przede wszystkim hipotezę, bo to wszystko jakiś logiczny, prawny
chaos, bałagan, entropia, no po prostu nikt z tego nic nie rozumie. Czy masz jakąś hipotezę co do tego, kto jest prawdziwym autorem tego oszustewka w tak. Krajowej Radzie Radiofonii, bo to wszystko pachnie wysokim szczeblem politycznym, a nie urzędniczym. I z jednej strony tak, ale z drugiej strony takim sfanatyzowaniem, które tam zapanowało w tym organie. Gdyby rok temu Krajowa Rada wydała normalną decyzję o przedłużeniu tej koncesji, w ogóle nikt by tego nie zauważył. Nikt by się tym nie zajmował, nikt by nie miał do nich pretensji, również w ich tym środowisku politycznym, no bo po prostu robili to, co robili przedtem. Przecież również i ten skład KRIT-u przedłużał już dwukrotnie albo nawet trzykrotnie koncesję dla podmiotów należących do Discovery'ego. TVN24 BIS, TTV i chyba jeszcze jednego programu wyspecjalizowanego. W związku z czym oni wiedzieli dokładnie, że nie mają tutaj jak gdyby oparcia do tego prawnego, żeby odmówić. Gdyby to zrobili, nikt by nie miał pretensji. No ale wiesz co, oni uważają takie coś jak TVN24 za po prostu jakieś wcielenie szatana. Mówię zupełnie poważnie. No, znaczy w każdym razie czyste zło. I teraz podnieś rękę za koncesją dla czegoś, co się uważa za czyste zło. No tego zrobić nie można, to sumienie na to nie pozwala, mimo że prawo nakazuje. W związku z czym nie robili nic. No i to się zaczęło jątrzyć, aż w pewnym momencie rzeczywiście otoczenie, czynniki polityczne, no wszyscy zaczęli się interesować, co tu się dzieje, prawda? I wtedy moim zdaniem wymyślono gdzieś, że a to w takim razie może by można coś tutaj wokół tego pogmerać. I stąd się stworzył pomysł na to, żeby przy TVN cały jest kością w gardle dla dzisiejszej władzy. W związku z czym nagle ktoś wpadł na pomysł, że w takim razie można by to wykorzystać i zrobić tutaj taki myk, żeby w ogóle TVN w jakiś sposób no, przejąć czy przejąć nad nim kontrolę. Dobrze, Krzysztofie, ale powiedz mi, czy Krajowa Rada ma uprawnienia ustawodawcze? Nie ma. No. I no wydając tę uchwałę poprzedzającą przyznanie koncesji, weszła w buty organu ustawodawczego i czy w związku z tym jej członkowie mogą być pociągnięci za to do odpowiedzialności karnej, za wydawanie tego typu rzeczy, dokumentów, które absolutnie nie są w ich kompetencjach. Z punktu widzenia prawa ta uchwała nie ma żadnych konsekwencji w zasadzie, prawda? No bo ona nie tworzy się prawa uchwałą. Natomiast jest to oczywiście próba obejścia tej sytuacji. Znaczy tak, nie udało się wprowadzić tego prawa przez Sejm anty-TVN-u, tak zwanego, czy Lex TVN. Przez Sejm się udało. No tak, ale to wróciło do Sejmu, tak. więc jeszcze dalej z Sejmu ostatecznie musiałoby teraz trzeba by odrzucić weto Senatu. Jarosław Kaczyński zapewniał, że wrócimy. No nie jest to jedyna rzecz, którą... To prawo wróci. To nie jedyna rzecz, o której Jarosław Kaczyński zapewniał, a nie zawsze te zapewnienia potem się sprawdzają. To znaczy, krótko mówiąc, ono wróci, jeżeli im się uda stworzyć większość do tego, żeby przez ten Sejm je przepchnąć. No dobrze, ale wracam do mojego pytania, czy jest jakaś prosta linia, proste przełożenie woli Jarosława Kaczyńskiego i jego najbliższego otoczenia na dzisiejszy skład Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Na pewno, to znaczy, co do tego, to nie mam żadnej wątpliwości. Natomiast na ile ten mechanizm tutaj działał, to nie jestem pewien, bo z drugiej strony oni po prostu no, byli pod presją taką, że... No ale to jeden z najbliższych współpracowników Kaczyńskiego, Sasin, złożył Lex TVN, który miał na celu to samo, co członkowi Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc tutaj zbieżność intencji jest co najmniej zaskakująca. Zgadza się, ale ta intencja ze strony Krajowej Rady, to ona była jeszcze wcześniej, zanim się Lex TVN pojawił. Lex TVN pojawił się dlatego, że w KRIT-ie zaczęła dojrzewać taka właśnie myśl. A nie na odwrót, że w KRIT-ie dojrzewać taka myśl, bo ktoś im powiedział, że jest przygotowywana jakaś ustawa? Moim zdaniem jest odwrotnie. To znaczy w KRIT-ie zaczęto kombinować, że no jak to, no dla TVN-u 24 wydłużyć koncesję, tego zrobić nie można, prawda? Mm. I zaczęli coś na ten temat kombinować, wymyślać, szukać jakichś takich możliwości, czego się tu złapać, prawda? No i zaczęli się łapać tych kwestii własnościowych,
które przez, no, przez te, w tej ustawie są takie w tej uchwale są takie niekonsekwencje. Jest mowa na przykład o tym powołanie się na dotychczasową praktykę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No, oczywistą praktykę. No, oczywista praktyka była dokładnie odwrotna. Znaczy, taka, że to nie, w żaden sposób nie stanowiło przeszkody. Co więcej, w 2015 roku, kiedy wchodził inwestor amerykański, to był jeszcze Scripps, a nie Discovery, no to myśmy w Krajowej Radzie tę sprawę rozpatrywali, zastanawiali się nad tym, jak do tego podejść. Robiąc to rzetelnie, zrobiliśmy dużą ekspertyzę prawną, zrobioną przez Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którą przygotował nie kto inny, tylko pan Tomasz Zdzikot. Pan Tomasz Zdzikot był wówczas wicedyrektorem Departamentu Prawnego, do którego kompetencji mieliśmy spore zaufanie, ale to jest człowiek, który później był wiceministrem w obrony w rządzie PiS-u, a obecnie jest szefem Poczty Polskiej, a więc człowiek, któremu PiS poleca naprawdę bardzo poważne zadania. No i jakąż wtedy ekspertyzę pan Tomasz Zdzikot, pan mecenas przygotował? No taką, że nie ma tutaj żadnego problemu. W długim, że tak powiem, analizie stwierdził, że nie ma najmniejszych przeszkód, aby rzeczywiście Scripps był tym inwestorem. Uchwała Rady zobowiązuje premiera do zaskarżenia obecnych przepisów dotyczących właśnie struktury własności poszczególnych nadawców do Trybunału Magister Przyłębskiej. No i co tak bezstronny organ może rozstrzygnąć? No, to jest duże podobieństwo pomiędzy tymi organami. Znaczy jeden i drugi został sprowadzony do jakiegoś takiego narzędzia politycznego sterowanego z centrali partyjnej na ulicy Nowogrodzkiej. No i już wielokrotnie się ta partia odwoływała do tego właśnie sposobu działania, żeby przez Trybunał coś tam zmienić i przepchnąć. No między innymi teraz mamy kwestię tego prawa europejskiego, wyższości konstytucji nad prawem europejskim i to zostało tam ulokowane. Są dwie dyspozycje w tej uchwale dla przewodniczącego. Zwróć uwagę na jedną rzecz, że tam dwukrotnie w tej uchwale zobowiązuje się przewodniczącego KRIT-u do wykonania jakichś działań, zwrócenia się do premiera w dwóch sprawach. To jest dla mnie ewidentny sygnał pewnego konfliktu, który tam był, bo przewodniczący KRIT-u, pan Kołodziejski, konsekwentnie od pewnego czasu przynajmniej no, zdawał się być tym, który starał się resztę namówić do tego, żeby tę koncesję przyznać. W tych kolejnych głosowaniach, o których chętnie później jeszcze powiem, on zawsze głosował za przyznaniem koncesji, więc wygląda na to, że tam była jakaś duża niezgodność i ostatecznie ta reszta zgodziła się tutaj poprzeć pod warunkiem, że przewodniczący tam coś zrobi. Co ma zrobić? Ma się zwrócić do premiera. Jedna rzecz to jest właśnie w sprawie tego Trybunału Konstytucyjnego, no bo Krajowa Rada nie ma takiego uprawnienia, a druga sprawa, w której też nie ma uprawnienia, to znaczy, żeby stworzyć projekt zmiany ustawy, no żeby tę sprawę wreszcie tutaj wyprostować. No to jest o tyle jakieś dziwaczne, że właśnie taki projekt leży w szufladzie u pani Witek, już odrzucony przez Senat i czeka na rozpatrzenie przez Sejm, więc taki projekt jest. To nie był projekt rządowy, tylko poselski, co prawda, ale dokładnie właśnie o to tutaj znowu wzywają ci członkowie Rady, żeby przewodniczący naciskał na premiera, żeby premier, czy domagał się od premiera, żeby premier znowu to przygotował. No, to wszystko razem jest w ogóle strasznie niepoważne. No, cały ten proces jest skrajnie dewastujący dla jakiegoś obrazu tego organu konstytucyjnego, dla jego wizerunku, dla jego pozycji od samego początku. No, po pierwsze te 19 miesięcy przecież to jest kompletnie bez żadnego uzasadnienia. Ustawodawca dał rok na przeprowadzenie całego tego procesu. Znaczy zobowiązał nadawcę, że musi co najmniej rok przed upływem koncesji zwrócić się o jej przedłużenie. Po co? Nie po to, żeby regulator sobie tam trzymał to w szufladzie przez rok, tylko po to, żeby można było z całą pewnością zakończyć cały proces. Zakończyć proces, czy nie tylko to, co się będzie działo w KRIT-ie i decyzja administracyjna, która tam by była wydana, ale również ewentualnie właśnie dalej kontrola sądowa, czyli jakieś zarzuty, gdyby była jakaś konflikt, prawda, w tej sprawie, gdyby na przykład była odmowa, prawda, no to wtedy nadawca ma czas na to, żeby się zwrócić do sądu, sąd ma czas na to, żeby to rozpatrzyć. No tak, był już taki precedens, że decyzję Krajowej Rady Sądu chylił.
w sprawie jednej z telewizji. No w ogóle wielokrotnie, no, bywa tak, tak się zdarza. No, my jak działaliśmy w okresie, kiedy ja byłem w Krycie, no to myśmy zawsze przy każdej decyzji zastanawialiśmy się, czy my tę decyzję obronimy przed sądem. Dlatego też mieliśmy no, minimalny procent jakichś przegranych później spraw w sądzie, no nie wiem, rzędu poniżej 1% w każdym razie. No to się zawsze może zdarzyć. Ale jak mówię o tym braku powagi, no to jest jedna rzecz, prawda? Druga rzecz to są te kolejne głosowania, które oni ogłaszali, że oni przeprowadzają głosowania. No jak może poważni ludzie głosować jednego tygodnia tak, tydzień później inaczej, po trzech tygodniach jeszcze inaczej? Ale użyłeś kluczowego słowa, poważni ludzie. A ja cię chciałem zapytać jeszcze o jeden aspekt tej nieszczęsnej uchwały Krajowej Rady, która zobowiązuje przewodniczącego do wezwania wszystkich podmiotów mających koncesje na nadawanie, które są zależne od organizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do, cytuję, dostosowania swoich struktur kapitałowych. To znaczy, że zdaniem Rady te telewizje mają się sprzedać po prostu. No, ale tak? To jeden, z tego co ja wiem, to jest chyba jeden taki podmiot. Jaki? No, TVN się nazywa. No, ale wytłumacz mi, znaczy, jaki mechanizm myślowy stoi za tym, żeby grupa urzędników chciała wpływać na wielki kapitał. No wiesz, cała ta konstrukcja na tym polega. Amerykańska, europejska, właściwie międzynarodowy. No Discovery tak. Dzisiaj jest organizacją globalną, ma interesy na każdym dosłownie kontynencie, może poza Antarktydą. No, cała ta konstrukcja. I świat zmierza ku temu, żeby nie było jakichś organizacji, które są gdzieś tam ulokowane w jednym miejscu. No wiesz co, no my mamy ten zapis w ustawie o tym, że nadawca w Polsce nie może mieć więcej, zagraniczny nadawca nie może mieć więcej niż 49% udziałów, prawda? Natomiast dotyczy to nie tylko, nie dotyczy to nadawców, którzy mają siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. No i teraz... Nigdy w związku z tym nie było problemu z ocenianiem tego. Cała ta wspomniana przeze mnie ekspertyza pana Zdzikota również tego dowodziła, że fakt, iż nadawca TVN-u 24 ma siedzibę w Holandii, jest całkowicie wystarczającym warunkiem, żeby wypełnić no tak, ma siedzibę w Holandii, ale ma interesy w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii, wszędzie. I w tym, i w Polsce. W związku z tym to nie jest to, że oni otworzyli spółkę, skorupkę, wydmuszkę czy coś takiego. No tylko oczywiście, że nie. Oni po prostu nie. Działają globalnie i chociaż zrodzili się w Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj są podmiotem absolutnie globalnym i właśnie w obszarze europejskiej działającym również w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tak, no, tam ma większość interesów, można powiedzieć, na przynajmniej połowę. No, bo no jakąś tam znaczącą część, ale znaczącą część, z punktu widzenia ustawy naszej to nie jest istotne. Istotne jest to, że jest siedziba tej spółki, znajduje się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli w Holandii. I dalej nie ma dyskusji na ten temat, bo nie ma o czym dyskutować. To jest tak jednoznaczne, że wszystkie ekspertyzy prawne to stwierdzały, znane mi. Co więcej, ten skład również to stwierdzał, tak jak mówiliśmy, tak, przyznając, tak, przedłużając koncesję dla TVN-u 24 bis na przykład. Tak. A powiedz mi, znaczy, czy to wszystko trąci jakimś szaleństwem. Znaczy, najlepszą sprawą byłaby tu głupota, brak jakiejkolwiek koherencji myślowej, jakiejkolwiek logicznej konsekwencji. Czy w tym szaleństwie jest jakaś metoda, czy... No, że jest jeden... Czy to jest po prostu niedojrzałość intelektualna ludzi, którzy podejmują tego typu działania i decyzje? No to jest niedojrzałość intelektualna, ale za tym stoi pewien konkretny cel. No, to znaczy tym celem jest przejęcie kontroli nad wszystkimi mediami w Polsce. No, to jest nadrzędny cel tego. No a później ludzie, którzy też tam to wykonują, no to oczywiście działają w sposób głupi, ale to jest inna sprawa. Natomiast celem niewątpliwie takim strategicznym Jarosława Kaczyńskiego i PiS-u jest to, żeby przejąć kontrolę nad wszystkimi mediami, bo tylko w ten sposób może sobie zapewnić władzę. Dlatego, że no jest bardzo wiele rzeczy, które oni chcą, prawda, ukryć i robią to skutecznie w mediach, które kontrolują. Przede wszystkim w mediach zwanych publicznymi, które są niepubliczne, tylko partyjno-rządowe. Natomiast no jest jednak jakaś tam cały czas część mediów w Polsce niezależnych, które pokazują rzeczywistość no, nie w taki sposób, jak oni by chcieli. Pokazują wszystkie
wszystkie jakieś bezeceństwa, że tak powiem, tej władzy. No i to jest zagrożenie dla ewentualnie dla przyszłych wyborów. No tak, prawda? Ale po pierwsze, że słowa władzy. Jeszcze, które bardzo tutaj niestety jest pesymistyczny, ma wydźwięk, a po drugie, no właśnie jak długo jeszcze to będzie trwało. I też odnoszę wrażenie, że wiesz, niezależnie od ilości afer, a tych afer jest... Dużo, tak. Multum po prostu, znaczy, tak. Jest bardzo dużo. No to mniej więcej ten hardcore, czyli ten wiesz, twardy obsas, że tak się wyrażę, Polaków w dalszym ciągu jest skłonny głosować. Niezależnie od ilości afer, ten sam procent Polaków jest skłonny głosować na PiS. No i to jest kluczowa sprawa oczywiście w ogóle, prawda? O to chodzi i dlatego im zależy na tym, żeby maksymalnie uszczelniać system medialny, żeby jak najmniej informacji docierało. Kompletnie uszczelniony system medialny za PRL-u? Za PRL-u, a mimo to, jak doszło co do czego, słuchaj, no to jednak... No ale mieliśmy bankructwo państwa ekonomiczne, prawda, które odczuwał każdy. Więc poza tym, no jednak skuteczność tej dzisiejszej propagandy bywa duża, wiesz. Ja mam takie bardzo przykre doświadczenie. Ostatnio mam jakiś tam sąsiadów u siebie na wsi, gdzie dużo czasu spędzam, gdzie słyszę no po prostu jakieś dramatyczne zupełnie rozmowy ludzi, którzy oglądają wyłącznie TVP Info i oglądają wiadomości. I ich poziom zmanipulowania, nienawiści nieprawdopodobnej. Wie pan, tam była kwestia Donalda Tuska, prawda, w czerwcu, że on jest Niemcem. To, co można było tam usłyszeć, włącznie z tym, że jakbym zobaczył tego Tuska, to mu go, wiesz co, zaciukał, ale naprawdę zupełnie tak ze złością wypowiadane, to pokazuje, jak ta propaganda działa. To był właśnie czas, kiedy pokazywano 6 razy w jednym materiale Tuska mówiącego Nur für Deutsche, tak? To było fragmentem z jakiegoś jego wystąpienia dla Für Deutschland, przepraszam, tak było, Für Deutschland, tak. Takiego wystąpienia, które miał do Niemców, dla CDU nagrane, prawda? Dla członków CDU. Więc ja widzę, jak nieprawdopodobnie na pewną część jednak wyborców ta kompletnie załgana propaganda jednak działa. A rzecz się toczy cały czas o pewną niewielką grupę ludzi. Wiesz? No zobacz, wybory prezydenckie, mimo że przecież i tak one uczciwe nie były w tym sensie, że były... No nie było równych szans. Że nie było równych szans, tak. Znaczy nie było, powiedzmy, oszustw wyborczych na dużą skalę przynajmniej prawdopodobnie. Natomiast zdarzały się tam w małej skali. Natomiast one nie były oczywiście równe. No cały aparat państwa, cały rząd, wielkie pieniądze zaangażowane w tego kandydata, wszystkie media publiczne zaangażowane w nachalną propagandę, więc one oczywiście takie były, ale przecież różnica była maleńka. To było 1,5%. Więc i o tę różnicę chodzi. Im wystarczy to, żeby cały czas być lekko, rozumiesz, do przodu. Więc nawet jeżeli jest bardzo duża część publiczności czy wyborców, którzy są tym zbulwersowani, przeciwni, których to jakoś tam, prawda, którzy są przeciw, to wystarczy, że jest troszkę więcej takich, którym jest to obojętne albo którym się podoba, że się uchodźców na granicy, prawda, gnębi. To wytłumacz mi jeszcze jedną rzecz, no bo Witold Kołodziejski jest bardzo ściśle związany ze środowiskami ultrakatolickimi. Był zatrudniony w biurze prasowym zarządu Porozumienia Centrum. Potem w okresach, w których nie pracował w Krajowej Radzie, był członkiem Prawa i Sprawiedliwości i z jego ramienia był w Radzie Warszawy, nawet jej przewodniczącym był. Ty i twoja rodzina wywodzicie się też ze środowisk bardzo związanych z katolicyzmem. Jak to jest możliwe właśnie, że ten katolicyzm ma takie dwa oblicza? No, to jest oddzielny temat, otworzyłeś tu ogromny. Otworzyłem, ale ty w krótkich słowach spróbuj mi uzasadnić, jak to jest możliwe i czy tutaj w całej tej aferze jakąś rolę odgrywa Kościół również? Akurat myślę, że nie Kołodziejski jest tutaj najbardziej fundamentalnym w tym zakresie katolikiem w tamtym składzie, prawda? Tam jest na przykład profesor Kawecki związany z Radiem Maryja bezpośrednio, który po prostu wygłasza tam
no, regularnie jakieś ma tam wystąpienia, gdzie między innymi zachwala uczelnię Rydzyka. No, no nie wiem, to są dziwne rzeczy, prawda? Żeby członek KRIT-u występował u jednego z nadawców podlegających jego kontroli i reklamował szkołę prowadzoną przez tegoż nadawcę. No. Więc akurat Kołodziejski, myślę, że tutaj jest może mniej taki jakiś, patrzy pod tym kątem. To w końcu on był to. No dobrze, tak. W składzie mówisz, są ludzie związani tak. ze środowiskami katolickimi, ty też jesteś związany, znaczy macie zupełnie dwa światopoglądy, znaczy się przynajmniej twoja rodzina. No moja rodzina, ale to był zupełnie inny świat, inny kościół. Klub inteligencji katolickiej. Tak, to były klub inteligencji katolickiej, no to były takie środowiska tak zwanego Kościoła otwartego. I wiesz, no dla mnie to jest niesamowite, że ja wyrastając w tamtych środowiskach, no to uważałem, że to w ogóle, no że Kościół to taki jest. Ja miałem stryja księdza, brat mojego taty był księdzem, który jak umarł w wieku 86 lat, gdzieś no 12 lat temu, to zostało po nim stare biurko, które ja wziąłem dużym kosztem, je wyremontowałem, mam dzisiaj taką pamiątkę, stara szafa, którą wziął mój brat i nic literalnie więcej, oprócz 5000 zł, które poszły na pogrzeb. I wydawało mi się, że to jest normalne u księdza. A później się dowiaduje, że umarł we Wrocławiu jakiś ksiądz i toczy się proces, bo zgłosiła się kobieta po spadek po nim, dlatego że jest, jak się okazała, matką jego dziecka, prawda? Czy ma z nim dziecko. No samo to już jest lekko niestandardowe w wypadku księdza, powiedzmy, ale najbardziej, zdziwił, co mnie... Jak bardzo standardowe jest. No dobrze, ale jednak to... dla mnie to było no, nie takie oczywiste, tak, prawda? Tak. Natomiast co mnie najbardziej jakoś tak, wiesz, no po prostu oczy otworzyłem, jak się dowiedziałem, że ten spadek to jest 5 milionów złotych. Wiesz, no mnie się zaczęły oczy otwierać na to, co w ogóle, jaki jest ten Kościół, że on nie jest taki, jaki ja znałem. I to są zupełnie różne jakieś światy, wiesz. Więc... Ale uważasz, że tutaj, znaczy inspiracji ze strony... Kościoła? No, może nie Kościoła środowisk jako takiego, ale takich środowisk ultra, związanych z różnymi biskupami, których nazwisk nie będę wymieniał. W tej sprawie to mogę powiedzieć tylko tyle, że... Znaczy ja nie sądzę akurat, żeby w tę sprawę był szczególnie jakoś zaangażowane jakieś środowiska katolickie jako takie, prawda? No ale w tej sprawie to bym powiedział to właściwie tylko tyle, co już powiedziałem, że no, jeden z członków jest tam właściwie, no to jest reprezentant, czy no, w każdym razie człowiek związany bardzo silnie ze środowiskiem z prezesa Rydzyka. Ponieważ jak mówimy o medialnym, że tak powiem, interesie, to w życiu nie przejdzie mi mówienie, że to jest ojciec, to jest prezes Fundacji Lux Veritatis, a także dyrektor Radia Maryja. Ja go nazywam geszefciarz z Torunia. Aha, no. Uważam, że to biznesmen, który tworzy. Dobrze. A powiedz mi, czy w ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji istnieje gdzieś jakiś zapis na temat konieczności zachowania przez członków Krajowej Rady bezstronności Oczywiście, politycznej? Oczywiście, że istnieje. Oczywiście, że tak. Są takie zapisy, tak. Pamiętasz na pamięć? Na pamięć nie, ale to jest zapisane w ustawie, że w każdym razie nie mogą być członkami partii politycznej i nie mogą prowadzić działalności, która no, jakoś jest sprzeczna z, już nie pamiętam jak to jest określone. Jakie konsekwencje no, ale... grożą właśnie temu gentlemanowi z Radia Maryja za niespełnianie... To jest trudno udowodnialne. On nie ma partii Tadeusza Rydzyka i on nie jest członkiem partii Tadeusza Rydzyka. Gorzej formalnie jest, powiem nie szczerze. Ma w rzeczywistości. Gorzej, no to, tak, gorzej jest niestety z panem... To jest jednym z głównych koalicjantów obecnego rządu. Tak. No gorzej jest niestety z przewodniczącym KRIT-u, którego akurat kompetencje najwyżej cenię z tego grona, zdecydowanie, no ale jest radnym w Sejmiku Wojewódzkim Prawa i Sprawiedliwości drugą kadencję. Brał udział w wyborach, wykonując obowiązki przewodniczącego KRIT-u. To są rzeczy, które by były po prostu do nie do wyobrażenia dla nas. No to w takim razie będę cię prosił o, żebyś powiedział, jak nas powiedzi, prawdę i tylko prawdę i całą prawdę. Ile razy jako członek Krajowej Radiofonii i Telewizji dostawałeś telefony z sekretariatów różnych liderów partyjnych? Powiem ci tak, coś innego ci powiem. Znaczy, bywało, że rozmaite osoby no, zwracały się z jakimiś swoimi propozycjami, prawda? Ale powiem ci tak. Przeprowadzaliśmy dwukrotnie konkursy na członków rad nadzorczych, które później wybierały
zarządy mediów publicznych. I no, kiedyś na przykład ta Rada Nadzorcza w rozgłośni w Rzeszowie przeprowadziła konkurs, w wyniku którego, i później ci osoby, które oni wyłaniali w tym konkursie, były, myśmy je powoływali lub nie. I oni tam wyłonili w tym konkursie człowieka, który być może i kompetentny, tego nawet dokładnie nie wiem, natomiast był przewodniczącym klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Zamościu, chyba ile pamiętam, czy w Przemyślu, nie pamiętam, w jednym z tych miast. No był po prostu bardzo aktywnym działaczem partii rządzącej na tamtym terenie. No i miał zostać prezesem radia. I wyobraź sobie, że myśmy odmówili tego. Czy sobie wyobrażasz dzisiaj taką sytuację? To w ogóle jest w ogóle inny świat. Ja mam wyobraźnię, ale nie wyobrażam sobie. Dzisiaj to się odbywa tak, że przewodniczący Cabański otrzymuje telefon, kogo ma powołać albo odwołać. I jak odwołał na chwilę Kurskiego, to 5 godzin później musiał go przywrócić, prawda? To się tak odbywa. Natomiast no, to byłaby rzecz dzisiaj nie do wyobrażenia, żeby ten... Dzisiaj to nie Krajowa Rada, tylko ta Rada Mediów Narodowych, dziwaczna, śmieszna instytucja, powołuje te władze, żeby oni odmówili powołania, rozumiesz, na prezesa radia kogoś, kto z tego powodu, że on jest działaczem partii rządzącej. No to po prostu jakieś w ogóle fanaberie dziwaczne. No. A za twojej kadencji podejrzewałeś, że któryś z twoich kolegów z rady dostaje telefony z sekretariatu partyjnego? Wiesz co, no nie wiem, no nie chciałbym tak o kolegach mówić. Ja raczej wolę myśleć o jednak pewnych decyzjach, które myśmy podejmowali. No. I one no były czasie, takie, jak mówię. W czasie na przykład, podejmowania tych decyzji nie nachodziło ci podejrzenie, że tutaj jednak za stanowiskiem któregoś z twoich kolegów... Słuchaj, nie mogę tego wykluczyć, ale ja ci powiem tak. Wiesz co, ja na to w ten sposób nie patrzę, dlatego że jednak patrzę na to przez pryzmat dzisiejszej rzeczywistości. Wszystko jest stopniowalne. Jak wiesz, w Wielkiej Brytanii też od czasu do czasu wybuchają jakieś dyskusje na temat tego, że władze brytyjskie, rząd stara się wpływać na BBC, a przecież BBC no, to jest taki najwyższy wzór niezależności mediów publicznych, do którego byśmy chcieli dążyć. No więc tam też tego rodzaju jakieś zastrzeżenia są, więc okazuje się, że wszystko jest stopniowalne i raczej chcielibyśmy mieć taki model jak BBC, takie media publiczne jak BBC, niż to, co mamy, prawda, bo my mediów publicznych dzisiaj nie mamy. Więc wiesz, no wszystko należy porównywać jakoś. Ja ci powiem, ja nie chcę powiedzieć, że media publiczne w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat to było BBC nawet. Nie, oczywiście, że nie. Natomiast wszystko było stopniowalne. Myślę, że ja mam prawo do pewnych porównań, bo ja na przykład też byłem wyrzucony z telewizji publicznej w 1998 roku w kontekście politycznym, w kontekście pewnego publicznego zaangażowania mojego tam gdzieś przy wyborach. Wtedy to były wybory rząd Buzka, AWS i tak dalej. No i zostałem z telewizji publicznej wyrzucony, co generalnie uważałbym za rzecz uzasadnioną, bo dziennikarz telewizji publicznej, mimo że ja nie zajmowałem się tam polityką, tylko raczej kulturą, no to nie powinien jednak takiego zaangażowania publicznego podejmować. No, gdyby nie to, że ówczesny prezes telewizji został prezesem telewizji, dlatego że przedtem prowadził kampanię prezydenta Kwaśniewskiego medialną. No, więc to takie były konteksty. Tym niemniej ja potrafię, później byłem rzecznikiem rządu centroprawicowego Jerzego Buzka, gdzie myśmy też to mieli problem z telewizją publiczną, z jej brakiem przychylności, delikatnie mówiąc. No ale to są rzeczy absolutnie nieporównywalne. To, że czasem ktoś coś próbuje ugrać na tych mediach publicznych, to jak mówię, nawet w Anglii się może zdarzyć. Natomiast czym innym zupełnie jest wyjście i powiedzenie, że teraz to jest nasza własność i wara nikomu nic do tego. To jest po to, żeby właśnie było naszym narzędziem. Mogę dygresję? Możesz. W 2015 roku jako członek KRIT-u uczestniczyłem w posiedzeniu Senatu. To było w Sylwestra. 31 grudnia o godzinie mniej więcej 22:00, no to świetna pora na debatowanie, super, prawda? Tak. Super, a chodziło o debatę nad nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, która polegała na, to była ta tak zwana pierwsza ustawa kadrowa, polegająca na tym, że odwołuje się wszystkie władze spółek mediów publicznych, radia i telewizji, a nowe powoła minister skarbu. No i starałem się tam przekonać senatorów, że takie bezpośrednie podporządkowywanie
takie już takie, no, takie formalne, bezpośrednie podporządkowanie mediów publicznych rządowi, władzom, a nawet i partii, bo on był też wysokim przedstawicielem, wtedy członkiem najwyższych władz partyjnych, no to jest jednak złamanie wszelkich zasad, jakie mogą być, mogą obowiązywać w tej kwestii. I słuchaj, wyobraź sobie, usłyszałem na to, że no jak to, przecież to właśnie o to chodzi. Przecież media publiczne są po to, żeby wspierać rządzących w realizowaniu ich programu. Właśnie świeżo wygrali wybory i to będzie ma ich wspierać. Później wielokrotnie to się pojawiało, pojawiał się ten wątek w wypowiedziach rozmaitych przedstawicieli PiS-u, że oni są bardzo zadowoleni, że właśnie to dobrze, że ta telewizja publiczna jest taka trochę przechylona, prawda, w ich stronę, bo dzięki temu mamy pluralizm, bo są media takie, które są raczej mało chętne rządowi, a tutaj jest takie, które jest bardziej przychylne rządowi. No więc wiesz, oni po prostu bezwstydnie wychodzą i mówią, tak, my łamiemy prawo, ale to bardzo dobrze, bo tak ma być. To jest fajnie. No. Wiesz, no czegoś takiego nie było. To jest odwrócenie, to jest absolutna zmiana paradygmatu. To znaczy, o ile przedtem bywało tak, że w mniejszym lub większym stopniu, w różnych okresach, w jakiś sposób próbowano naginać przepisy, wykorzystywać, wiesz, jakieś swoje wpływy i jakieś tam w tych mediach publicznych próbować coś ugrać. Jedni to robili bardziej nachalnie, drudzy mniej nachalnie, ale to się zdarzało. Natomiast teraz przyszli ludzie, którzy nie robią teraz tego w żadnym ukryciu, tylko to jest systemowe. Tak. A powiem ci tak, jeżeli miałbym ci jeszcze odpowiedzieć tak bardzo szczerze na to pytanie, to jeśli chodzi o akurat, no bo to był czas, kiedy ja byłem w KRIT-ie, to był okres rządów Platformy Obywatelskiej, nie było partii rządzącej w trakcie tych 25 lat, od kiedy istnieją media publiczne, która byłaby tak mało zainteresowana mediami publicznymi, co oznacza również, że żadna partia polityczna przedtem nie wykazywała takiego no, właśnie braku zainteresowania tym, żeby coś tam, no, prawda, ugrać. Ale ty byłeś członkiem PO, w związku z tym twoje oświadczenie jest mało wiarygodne. Ja byłem członkiem PO do roku 2008, dużo, więc już dosyć dawno temu, przez 4 lata. No tak, objąłeś funkcję publiczną. Kilkanaście dobrych, blisko 20 lat temu. No. A teraz mi powiedz na pytanie, które będzie pewnym wyzwaniem, mam nadzieję, intelektualnym dla ciebie. Po co jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, skoro mieliśmy już Urząd Kontroli Częstotliwości Radiowych, który przyznawał częstotliwości poszczególnym podmiotom, skoro mamy kodeks karny, konstytucję i szereg innych przepisów, które mogłyby egzekwować przestrzeganie istniejących przepisów lub też ich nieprzestrzeganie przez nadawców radiowych i telewizyjnych. Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie została powołana właśnie po to, żeby być formą nacisku świata politycznego na świat mediów? I koniec, kropka. I nie ma żadnego innego powodu istnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No, głęboko się z tym nie zgadzam, chociaż nie wykluczam, że niektórym również i taka intencja w momencie, kiedy powstawała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czyli to był chyba 92 rok, kiedy ta ustawa była procedowana, że gdzieś również i z tyłu głowy mieli coś, również i coś takiego, ale powiem ci, to jest kwestia standardów. No, nie jest jednak przypadkiem, że we wszystkich demokracjach europejskich istnieje organ regulatora mediów. I we wszystkich demokracjach europejskich wokół istnienia tego organu, authority, jak wolisz, istnieją analogiczne dyskusje, polemiki, że to jest organ, który służy do skuteczniejszego nacisku świata polityki na świat mediów. Ja wiem, że są może takie poza teorie. Wielką Brytanią, bo tam Ofcom ma stosunkowo, że tak się wyrażę, komfortową sytuację, bo rzeczywiście jest organem niezależnym i nie wcina się. Ja myślę, że regulator niemiecki, wiesz, to jest kwestia budowania pewnych barier pomiędzy światem polityki a światem mediów, w szczególności mediów publicznych, które wszędzie są bardzo rozbudowane. Budować bariery i rozdzielać. No. Tak. I u nas zostało to zrobione w celu zupełnie przeciwnym. No nie, no u żeby nas wszelkie bariery już raz na zawsze znieść. Nie zupełnie. Myśmy jednak takie bariery w sensie zapisów prawnych mieli na najgorsze. Jest pewną kwestią pewnej praktyki, która była, która te instytucje tych pewnych barier wykorzystywała lepiej lub gorzej, prawda? Ja uważam, że myśmy wykorzystywali nieźle. Myśmy na przykład zerwali z praktyką taką, że we władzach spółek mediów publicznych bywali radni.
partii istniejących, prawda, w tym. No, to zostało całkowicie przez nas zlikwidowane. Przedtem nikomu do głowy nie przyszło. No dzisiaj niestety ten obyczaj to już w ogóle, nawet szkoda o tym mówić. Więc to jest kwestia naprawdę pewnego obyczaju politycznego. Wiesz co, rozmawiałem kiedyś z Ofkomu z kimś, no i tam mówiliśmy, no właśnie o tych kwestiach relacji pomiędzy światem polityki i mediów publicznych. No i mówiliśmy, no ale u was jednak, no przecież też no, szefa BBC powołuje premier. No, więc też mógłby sobie na przykład, no nie wiem, powołać sobie swojego partyjnego kolegę, swojego spin doktora, wieloletniego polityka. No a on, usłyszałem na to w odpowiedzi, nie, no nie mógłby. No ale jak to by nie mógł? No, no nie mógłby, bo następnego dnia musiałby przestać być premierem. Rozumiesz, więc to jest kwestia pewnej praktyki, pewnych standardów, które obowiązują. No a u nas można było tak zrobić, no w ogóle nikomu do głowy nie przychodziło, że to może być niedopuszczalne, prawda? Więc, ale powiem ci jeszcze raz, no jest cała sfera jednak działań KRIT-u, która to nie jest tylko kwestia tego, żeby przyznać częstotliwość. Po pierwsze, przyznanie częstotliwości, bo tak jak mówimy na przykład o koncesjach tych satelitarnych, no to nie jest dobro rzadkie. To w ogóle rzeczywiście, to w ogóle nie wymaga moim zdaniem koncesji. Rzeczywiście tu akurat Kołodziejski ma rację, że to można by objąć jakimś rejestrem po prostu. Natomiast częstotliwości naziemne, których brakuje, prawda, no jest więcej chętnych. Przestają być interesujące dla jakiegokolwiek nadawcy. O, nie. Spokojnie, jeszcze póki co, to jeszcze długo nie. Okay. Największe perły jednak w koronie, również i nadawców takich jak TVN, no to są jednak dwa programy, a w szczególności jeden, który jest nadawany na ziemię. Jak długo jeszcze? No w ciągu dekady to praktycznie mam wrażenie, że zaniknie. No nie sądzę. No, myślę, że jest, wiesz co, ja to jest inna. Chcesz w tę dyskusję wejść teraz? Tak, ale ją wygram, więc nie wchodźmy. Niekoniecznie. Wiesz co, ja powiem ci tak, bo ludzie lubią, większość ludzi, czy duża część ludzi, zafascynowana jest najpierw, prawda, możliwościami wyboru, VOD. No więc, no, krótko mówiąc, nielinearna telewizja, tylko, że sobie tu będziemy wybierać, a to. VOD znaczy video on demand, czyli wideo na żądanie. To, co sobie kupujesz. Tak. I to oglądasz, a nie tak, że cały czas masz dostęp do czegoś. Tak. No i bardzo fajnie, tylko że te zachowania, oczywiście ludzie, kanały telewizyjne tracą na rzecz internetu. Ale widzisz, cały świat inwestuje w VOD, a przestaje się naprawdę interesować naziemnymi telewizjami, generalistycznymi, że tak z angielska to nazwę, tylko idą w nisze, idą w kanały tematyczne, no, bo one taki dają proces pieniądz. Trwa. No. Taki proces trwa, że idzie się w kanały tematyczne. Natomiast zachowania ludzi zmieniają się nie tylko w związku z tym, że no, powstaje internet, ma coraz większe wpływy i tak dalej, ale zmieniają się także z wiekiem człowieka i z jego sytuacją. Więc wyobraź sobie, że młodzi ludzie, którzy no, prawie nie oglądają telewizji, tylko korzystają z internetu, ich zachowania się zmieniają w momencie, kiedy zakładają rodziny, kiedy mają dzieci, kiedy matki siedzą w domu, zaczynają oglądać seriale na przykład. Rozumiesz? I lubią, no kiedy im ktoś dokonuje za nich wyboru, rozumiesz? I wcale już przestają mieć to koniecznie, zdają się na to, no dobrze, co im dostaje. To jest dość jałowy zaułek, który się wdaliśmy. Ja ci chcę zadać parę konkretnych pytań. Po pierwsze, ilu członków ma Krajowa Rada Radiofonii? Teraz pięciu. A ile zatrudnia osób generalnie? Biuro? Biuro, doradcy, konsultanci, około, eksperci. Około 120. Na stałe około 120. Tak mi się wydaje, około 100. Trochę ponad 100. Ilu urzędników przypada na jednego członka Krajowej Rady? Wiesz, to nie o to chodzi. No to jest, to urzędnicy nie obsługują członka Krajowej Rady, tylko prowadzą całą dużą... I czy to grono ekspertów to jest stałe grono ekspertów, czy za każdym razem Krajowa Rada zwraca się do innego? Nie, no wiesz, to oczywiście, no myśmy na przykład w niewielkim stopniu właściwie nie dokonywaliśmy zmian po naszym przyjściu. Nie dokonywaliśmy specjalnych zmian w stafie. No troszeczkę tam przeorganizowaliśmy, troszkę inaczej ustawiliśmy jeden czy drugi departament, ale generalnie rzecz biorąc, tam są w każdym razie, powiem ci tak, wiedza, która tam jest ulokowana, ona jest ulokowana tylko tam. Nigdzie w Polsce nie ma miejsca, gdzie jest rzeczywiście specjalistyczna wiedza na temat tego, jak media funkcjonują, jak to jest w innych krajach, jak to się, no co w ogóle,
z czym to się je, prawda? Tego nie ma. Dlatego też na przykład członkowie, ja uważam, że jest niedobrze, że się ta cała piątka zmienia, że to jest kadencja wspólna. Kiedyś było inaczej, była krocząca. Co dwa lata zmieniała się 1/3 składu. Ponieważ tych 5 członków musi się tak czy inaczej, nawet jeżeli to są ludzie głęboko jakoś w mediach osadzeni, muszą się nauczyć tego, wiesz, tego całego, no jakby no, to powiedzieć, interesu. Tak. Więc i to trwa troszkę potem. Więc natomiast ta wiedza, naprawdę wielka wiedza specjalistyczna jest tam ulokowana. Tu absolutnie muszę tego stafu bronić. A ile kosztuje podatnika funkcjonowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Oj, teraz to chyba bardzo dużo, ale za naszych czasów to było 15 milionów. Więc to naprawdę nie jest... powstawało, to było 17, a potem napięcie rosło, czyli z każdym rokiem, czyli to nie, no nie może być, żeby to było 15 milionów w 2015 roku. W naszym czasie to było 15, udało się chyba doprowadzić gdzieś do około 20, ale teraz to są jakieś w ogóle astronomiczne kwoty, teraz nie wiem nawet, ale to są znacznie większe kwoty. Jaki jest to rząd wielkości, twoim zdaniem? Nie wiem, z 2 razy więcej, czy coś takiego. Tam jakieś dziwne projekty są prowadzone, wiesz, dotyczące telemetrii. No, szalone rzeczy. Wiesz, no jak się odda w ręce szaleńców cokolwiek, Trybunał Konstytucyjny, no to się potem ma, prawda, coś tam takiego dziwacznego. Tak, teraz wyliczają, czy jest tyle procent dla jednego kandydata, tyle procent dla drugiego i tak dalej. I ktoś tym się musi zajmować i potem karcić, że było za dużo PiSu, a za mało, no chyba, że jesteś medium publicznym, wtedy nikt cię nie karci, a za mało opozycji albo vice versa. Nie, no nikogo się, wiesz, rozliczanie z obecności polityków, bo rozumiem o tym w tej chwili mówisz, w mediach, to dotyczy tylko mediów publicznych oczywiście, no. No wiesz, no dzisiaj to jest fikcja kompletna, no ale to z tego, że dzisiaj jest fikcja, to nie należy wyciągać wniosku, że to w ogóle nie ma sensu. No, media publiczne to jest coś, co wiele osób uważa, że to w ogóle zlikwidować, zaorać. Po co to? No jakiś jest powód, dla którego we wszystkich demokracjach europejskich te media publiczne są. Co więcej, jak się temu dobrze przyjrzeć, to istnieje pewna korelacja pomiędzy takim poziomem funkcjonowania demokracji, dojrzałością społeczeństwa, zaangażowaniem obywatelskim, a poziomem mediów publicznych. Nie przypadkiem jest to tak, to nie chcę powiedzieć, że to się nawzajem, nie chcę powiedzieć, że dzięki temu, że media są dobre, to jest wyższy poziom, ale te dwie rzeczy są ze sobą związane. Jeżeli spojrzymy na kraje takie, gdzie ta właśnie demokracja jest bardziej na wyższym poziomie świadomości społecznej, zaangażowania obywatelskiego, czyli kraje północy, kraje skandynawskie, Niemcy, Wielka Brytania, tam są wszędzie na bardzo wysokim poziomie media publiczne, bardzo niezależne, bardzo takie różniące się od komercyjnych mediów, dające rzeczywiście coś takiego, czego media komercyjne nie dają. A jeżeli spojrzymy na południe, Włochy, Grecja, Cypr, no to z tym jest dużo gorzej, prawda? I te media publiczne tam funkcjonują też na zupełnie innym takim poziomie. No, ty znasz na pewno lepiej ode mnie znakomicie włoską telewizję publiczną, no ale ona jest bardzo silnie skomercjalizowana, jeśli chodzi o jej taki program, który proponuje, który się... No tak, no zawsze tłumaczyli, że muszą konkurować z Berlusconiem, inaczej no więc właśnie zniknął jako no więc właśnie, no liczący się podmiot i konkurują i właściwie są no, tylko no więc podkasane girlsy. No o to chodzi. I takie coś, i jest taki pewien związek, więc ja uważam, że media publiczne są bardzo ważnym elementem demokracji, jeżeli ona ma się dobrze rozwijać. No, jeżeli stwierdzimy, że nie zależy nam na tym, no to możemy sobie nie mieć ich albo wygląda mieć je... Wygląda na to, że właśnie nam nie zależy. No. No być może, no ale to zależy komu. No mnie zależy na przykład. No tak, ale jesteś w mniejszości, boję się. Być może, tak. Powiedz mi, no teraz już TVN24 dostało koncesję, czy TVN może odetchnąć z ulgą i wszystkie inne niezależne media mogą odetchnąć z ulgą, bo już jest po wszystkim, czy jeszcze nas czekają jakieś przygody? Nie, absolutnie nie. No ta uchwała nieszczęsna, o której mówiliśmy na początku, która towarzyszy tej koncesji, temu przedłużeniu koncesji, to no, też jest zapowiedzią tego, że coś się tutaj dalej może dziać. Chociaż czy to tak będzie akurat w tym kierunku, to nie wiadomo. Wiemy, ona niewątpliwie pokazuje, jaka jest intencja. Intencja jest taka, żeby w stosunku do tego największego niezależnego nadawcy, który jest ością w gardle dzisiaj rządzących, podejmować jakieś dalsze działania. Jakie one będą i kiedy, to trudno powiedzieć, ale coś się na pewno będzie działo.
Tylko, że no, prawdę mówiąc, to jest jednak potężna klęska obozu rządzącego, bo jednak to był sztandarowy, mocny projekt. Być może chwilowa, wiesz. No, nie, być może chwilowa, no, ale na dzisiaj wiesz, tak. Na dzisiaj jest to klęska. No, zobaczymy, co będzie dalej jeszcze z tą ustawą, ale jeżeli ona rzeczywiście to, się już nawet nie pokaże... Czy masz jakąś hipotezę, dlaczego oni jednak postanowili przyznać tę koncesję polską, skoro była już holenderska? To jest ciekawe. To jest znaczy... właśnie to drugie pytanie, które się z tym wiąże, czy nie uważasz, że powinien TVN zostać przy holenderskiej koncesji, która odbiera polskiemu regulatorowi możliwość ingerowania. I regulatorowi, tak. I obozowi politycznemu, który tym regulatorem steruje w ten czy inny sposób, możliwość wpływania, ba, narzuca obowiązek umieszczania planszy przed reprodukcją jakiegoś oświadczenia politycznego. Uwaga, teraz będzie mowa nienawiści. Wyobrażasz sobie, TVN na holenderskiej licencji byłoby zobowiązane do umieszczania takiej tablicy. No i byśmy ją oglądali przez pół dnia prawdopodobnie. Aha. No, aha. No więc to oczywiście mógł być jeden z motywów. Znaczy świadomość taka, że jeśli chodzi o TVN24, no to my już tu i tak nic nie ugramy, bo oni i tak będą. Ten program i tak będzie i będzie rzeczywiście dużo bardziej poza kontrolą jakąkolwiek, bo na przykład kary nie będzie można żadnej wyznaczyć, tylko można się zwrócić do regulatora holenderskiego, żeby ukarał, co on albo zrobi, albo nie zrobi, prawda? Więc możliwości jakichś sankcji wobec takiego programu byłyby dużo, dużo mniejsze. Więc to mogło być jednym z motywów. No i ja uważam, że w ogóle jeśli chodzi o ten Lex TVN, to w pewnym momencie to TVN24 już był pewnym pretekstem. Oni już wiedzieli, że z tym sobie nie poradzą, bo to i tak sobie będzie funkcjonować na licencji, na koncesji z innego kraju, no bo to jest program satelitarny, natomiast duży TVN. Powiem ci tak, jak patrzę, jak przypominałem tych ludzi na tej mojej wsi, którzy oglądają wiadomości i TVP Info, no to są rejony, a zwłaszcza te rejony wschodnie, południowe, gdzie jest największe nasycenie osób, które oglądają tamte telewizję publiczną. No dlatego, że oni nie mają dostępu do kabla, nie mają dostępu do satelity i są skazani na tamte programy. Jedynym programem, który tam dociera i który stanowi to zagrożenie śmiertelne dla rządzących, to jest właśnie TVN ze swoim programem Fakty. Jedyny nośnik taki, gdzie rzeczywiście do tych ludzi, na których najbardziej PiS-owi zależy, bo to jest ta właśnie ta żelazna część, która im zapewnia te parę procent więcej, to są ci, których trzeba absolutnie chronić przed jakąkolwiek zarazą wykraczającą poza to, co oni dostają z mediów publicznych. Tak, prawda potrafi być zarazą. Powiedz mi teraz jeszcze na koniec. Ty jesteś od pewnego czasu członkiem Rady Programowej TVP. Tak. Czy to znaczy, że ty doradzasz Jackowi Kurskiemu, jak lepiej zrobić kisiel z mózgu Polakom? No w pewnym sensie, to znaczy nie w tym sensie, że doradzam mu, jak zrobić kisiel z mózgu Polakom, natomiast to jest wiesz, taki organ, który tak prawdę mówiąc no, też wymagałby jakiejś rekonstrukcji, w którym są reprezentowane różne środowiska polityczne. 2/3 tej rady to są osoby wskazane przez kluby parlamentarne. No i ja tam starałem się nawet, powiem ci, w poprzedniej kadencji, tam to było 5 czy 6 lat temu, o to, żeby mnie powołała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, czy już to była Rada Mediów Narodowych, już nie pamiętam, żeby oni mnie powołali, po prostu się zgłosiłem. No ale oczywiście to zostało odrzucone wtedy. Natomiast teraz zostałem rekomendowany, czy właściwie delegowany, no można powiedzieć, przez klub obywatelski, przez klub Koalicji Obywatelskiej parlamentarny. Bo tam 2/3 składu to są osoby, które są wskazane przez klub, a 1/3 przez tą Radę Mediów Narodowych.
No i na czym polega praca tego organu doradczego? No nie, no niestety to jest straszne, no to jest straszne, dlatego że my tam staramy się jednak no, zwracać uwagę na jakieś podstawowe nieprawidłowości, a to się spotyka absolutną ścianą z tej drugiej strony. Jesteśmy tam w mniejszości, jest nas kilka osób, które starają się, no to między innymi były prezes Daszczyński, były prezes telewizji, Janusz Daszczyński, no i staramy się wprowadzić na w ogóle na do porządku tego jakieś problemy takie. No, no, jakie problemy? Na przykład, no przede wszystkim jeśli chodzi o te, no, ten radykalny, prawda, brak obiektywizmu, brak pluralizmu w programach publicystycznych i w programach informacyjnych. To, co jest obowiązkiem wynikającym, co powinno być obowiązkiem. Kłamstwo, hejt, szerzenie no mowy nienawiści, dzielenie Polaków. O wszystkim tym staramy się tam mówić i staramy się wprowadzać to do dyskusji. To no niestety powiem szczerze, że niewiele Polsce, z tego nie? wynika. Rzeczywiście niewiele z tego wynika, tak, niewiele z tego wynika, dlatego że no, ostatecznie potem to jest głosowane i odrzucane przez większość członków tej Rady. To zadam ci sakramentalne pytanie, które zadaję wszystkim gościom na koniec rozmowy. Jak widzisz najbliższą przyszłość Polski? Będzie dobrze czy będzie źle? Generalnie to ja zawsze z natury byłem optymistą i nawet jestem wiesz, że pesymista optymistą, to jest ale... optymista, tylko dobrze poinformowany. No powiem szczerze, że rzeczywiście, że ten pesymizm rośnie, to znaczy tak, ja bym uważam, że no, ta formacja u władzy się gdzieś tam w pewnym momencie nie utrzyma, natomiast to, co mnie najbardziej martwi, to czego się dowiedzieliśmy, jeżeli mówimy o tym, jak jesteśmy poinformowani, no to, czego dowiedzieliśmy się o nas, znaczy o nas jako o narodzie, jako o wspólnocie narodowej społeczności, jako o społeczeństwie, które jest no, tak mało zainteresowane wiesz, tym, co się tutaj dzieje, tak zobojętniałe. Wolnością i demokracją. No tak prawdę mówiąc, jeżeli się popatrzy na czasy PRL-u, które obaj pamiętamy, niestety, to właściwie tak mówimy o tych wspaniałych sukcesach Polaków, którzy obalili komunizm. Komunizm obalała grupeńka ludzi, maleńka. Opozycja demokratyczna lat 70., nie mówiąc już o latach 60., kiedy to był Stefan Niesiołowski, jeszcze parę innych osób, które tam Muzeum Lenina chcieli w powietrze wysadzić, ale w latach 70., no później Komitet Obrony Robotników, no gdzieś tam jakaś ta, to jakaś tam, no powiedzmy, że jakaś tam ilość ludzi wokół tego się gromadziła, ale to było oczywiście bardzo niewiele osób. Co więcej, w stanie wojennym, no kiedy Solidarność, no to był wielki ruch, 10 milionów ludzi, no ale później jak stan wojenny przyszedł, to znowu wróciło do formy, no już nie 33 osób, bo znacznie więcej, no jakaś tam była grupa ludzi, którzy gdzieś tam w podziemiu działali. W 82 roku w rocznicę była manifestacja, w której optymistycznie wyliczano, że wzięło udział 300 tysięcy ludzi, ale czyli potem już coraz 1% mniej. Społeczeństwa, tak. A potem już coraz mniej, tak. Mniej, tak, mniej. Tak. No ale jeżeli wspomnimy II wojnę światową, to licząc AK, AL, bataliony chłopskie, NZ i tak dalej, to też było nie więcej niż 300 tysięcy ludzi. Więc właśnie, czyli no, też 1% tak. Społeczeństwa. Więc z reguły to tak jest. I obalanie komunizmu polegało na tym, że w pewnym momencie ten komunizm się zaczął walić. I wszystkie protesty wielkie, które przecież pamiętamy, czy ja tam nie pamiętam 56, 70, ledwo pamiętam, ale 70, 56, 80, 76, to wszystko były protesty, które miały podłoże ekonomiczne. Tam nie chodziło o wolność i demokrację. To udało się w 80 roku, prawda, demokratycznej opozycji dolepić do protestu takiego o charakterze ekonomicznym. Jedyny protest, który miał takie podłoże no, prawda, wolnościowe, gdzie chodziło o wolność, o demokrację, o wolność słowa, o prawa człowieka, no, to był 68 rok, ale 68 rok no, była wąski protest no, elity prawda, intelektualnej, który nie został poparty przez szerokie masy. Więc no, tak to wyglądało w PRL-u, a przecież opresja była jednak dużo większa niż dzisiaj, co tu dużo gadać, no już nie przesadzajmy, prawda? Więc dzisiaj, póki to się
trzyma kupę ekonomicznie, a się trzyma, no bo jest koniunktura, no też można by to rozwijać, prawda? Bo jesteśmy w Unii. Bo przede wszystkim jesteśmy w Unii, dokładnie, tak. No to, to bardzo trudno jest o jakiś taki społeczny sprzeciw wobec tego, co się dzieje, a co jest zagrożeniem właśnie również dla tych podstaw ekonomicznych, bo to nie chodzi tylko o to, czy wiesz, czy będzie jakaś grupa ludzi, która będzie miała swoje radio i swoją telewizję. To wszystko jest w dalszej perspektywie zagrożenie dla naszej niezależności, dla naszej wolności, dla demokracji. Wręcz powiedziałbym dla niepodległości, bo w końcu to nie jest tak, że jak już dzisiaj tak mamy taki bezpieczny świat od tych kilkudziesięciu lat, a od 30 lat szczególnie dla nas bezpieczny, właściwie jak nigdy od chyba 300 lat, że to już jest tak na zawsze, prawda? No zawsze jest, cały czas jesteśmy w sytuacji, możemy być w sytuacji pewnego zagrożenia. No i oczywiście największym zagrożeniem, tak jak słusznie zauważyłeś, byłoby ewentualnie jakieś rozluźnienie czy wyjście z Unii Europejskiej, która jest tym najważniejszym gwarantem naszego bezpieczeństwa, zarówno ekonomicznego, jak i politycznego, a wręcz militarnego. No oczywiście w tym jest jeszcze NATO. I zdaje się, że ci dzisiaj rządzącym ta Unia przeszkadza. Obawiam się, że to wcale nie są żarty. Znaczy, póki jest tak, że sondaże są takie, że 80% mówi, że chce być w Unii, to oczywiście Jarosław Kaczyński się z tym nie wychyli. Ale to jest człowiek... zaczęła się kampania, żeby te 80% zmniejszyć, o to chodzi. Odpiłować. Tak, żeby to odpiłować, znaczy, żeby, krótko mówiąc, tak obrzydzać tę Unię Europejską. No znamy to przez Wielkiej Brytanii. Tylko, że Brytyjczycy mogli sobie pozwolić na to, żeby nie być w Unii, bo oni co najwyżej na tym trochę ekonomicznie stracą przez jakiś czas, ale sobie z tym poradzą. Natomiast my bez Unii no sobie absolutnie nie poradzimy, wpadamy w łapy tego wschodu. No, nie ma tutaj żadnej innej możliwości. I to, że tak duża część naszego społeczeństwa tego nie rozumie, no jest źródłem pewnej rzeczywiście frustracji i pesymizmu. No ale ja mam nadzieję jednak, wiesz co, że to jest cały czas rzeczywiście, zobacz, że tak naprawdę to się mocno równoważą te siły polityczne, jak się spojrzy na sondaże, więc no PiS sprytnie wykorzystuje to, żeby jakoś tam tworzy tą swoją jedność, prawda, ale to się też może rozlecieć, no to, wiesz, ten obóz, jeszcze jedno. Ja obserwowałem jako rzecznik rządu Jerzego Buzka, jak się rozpada prawicowy obóz AWS-u. Ja widzę oznaki tego dzisiaj, owszem, widzę. Jedyne, co ich trzyma, to jest to, że cały czas pozycja ekonomiczna nie jest zła, prawda? I w związku z tym oni mają względne poparcie społeczne. Ale jeżeli ono zacznie troszeczkę się kruszyć, to może być po prostu rozpad straszliwy i bardzo nawet nieestetyczny, powiedziałbym. Czego bym sobie i Państwu życzył? Czego sobie i Państwu życzył Krzysztof Luft, aktor, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dzisiaj członek Rady Doradczej TVP. Rada Programowa TVP, tak to się nazywa. Dobrze. I to nie jest doradzanie prezesowi, bynajmniej. Nie doradzę prezesowi. W każdym razie dziękuję bardzo, Krzysztofie, że zechciałeś z nami spędzić ten czas. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne programy z cyklu Allegro Manon Troppo na portalu natemat.pl. Do zobaczenia.